Co jest? Masz coś ciekawego do powiedzenia, to chodź. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Tomasz Janicki. Tomek jest młodym, dobrze zapowiadającym się dziennikarzem. Ma cudowną żonę. Wydaje mu się, że zaczyna karierę w telewizji. Nagle dostaje taki telefon w sprawie swojego ojca, którego jakiś czas nie widział. Zaczyna się, że tak powiem, życie. Potrafi wściekle bronić swojego charakteru. Proszę pana. Praca z Krzyśkiem Stronińskim jest po prostu niezwykła. Gdyby urodził się w Ameryce albo w jakimś anglojęzycznym kraju, ale w Ameryce myślę, to miałby swoją gwiazdkę obok największych aktorów amerykańskich. Co teraz, chłopie? Zaczynasz nowe życie. Długo nie mogłem dojść do siebie, jak pierwszy raz zobaczyłem ten film. I nawet Bartkowi powiedziałem, że ostatni raz coś takiego miałem przy Przełamując Falę, czyli ładnych parę lat wcześniej. Nie radzę sobie, Ewa. Przepraszam cię, nie wiem, co się ze mną dzieje. Mów. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy widzieli ten film, którzy właśnie otwarli się na niego, to mówią, że dziękują, że było im to potrzebne, bo zrozumieli to, co myśmy sobie zakładali gdzieś w próbach, że jeżeli ktokolwiek, chociażby kilka osób po obejrzeniu tego filmu, pomyśli sobie, że mają jakieś niezałatwione historie w swojej rodzinie, z kimkolwiek z rodziny, to trzeba szybko załatwiać, bo nie wiadomo, jak to się skończy. A czasu może być bardzo mało. Nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia filmu Lęk Wysokości.